Niedziela, 4 marca 2012 rok. Miejscowość Żelazno. Oto droga między Kłodzkiem i Lądkiem przez Ołdziechowice. Obok tej drogi, po lewej stronie, jak się jedzie w kierunku Lądku, znajduje się góra niewielka. Oto stoki tej góry. I tu na tej górze znajduje się dwa groby, dwa grobowce. Otoczenie tych grobowców to takie skały są. Właśnie na wierzchołku tej góry takie miejsce, płaskie skały, i tu się znajdują dwa grobowce, o których słyszałem jakieś dziwne legendy, ale żadne nie są wiarygodne. I to są jeden grobowiec i drugi. Z opowiadań mieszkańców jest wiadomo, zresztą to widać, że te grobowce zostały splądrowane, zrabowane. Tu są miejsca, gdzie się dobrano do tych grobów, gdzie hieny cmentarne te groby splądrowały. To jest jedno wejście jednego grobowca, tu jest drugie. Dosyć potężne płyty nagrobne. Nie ma tutaj żadnych krzyży, żadnych napisów. Nic nie jest wiadomo o pochodzeniu tych grobowców i kto tutaj się znajduje, kto został tu pochowany. Może się uda kiedyś te sprawy wyjaśnić. I jeszcze raz otoczenie tego miejsca, gdzie znajdują się grobowce. Zrobiłem tam zdjęcia. One są na wpół zawalone, te groby. I wygląda na to, że są wymurowane. Na zdjęcia pokazały mi, że z cegły są wybudowane i tutaj są wylane te płyty nagrobne. Być może, że i tą tajemnicę kiedyś uda się wyjaśnić, kto tu jest pochowany i kiedy był pochowany.